ukrywam, że to jest wykład, który robię też na uniwerku dla studentów zawsze w ramach astrobiologii, więc postaram się tak szybciutko tą historię oczywiście zwierząt w kosmosie, czy tego, co poleciało w kosmos, przedstawić. Podaruję sobie filmiki w takim razie, bo mamy mniej czasu, więc już nie będę śmieszkował, bo zawsze jeszcze trochę śmieszkujemy przy okazji. Ale przedstawiamy historię po prostu podboju kosmosu przez zwierzęta, w tym również ludzie, ale głównie przez zwierzęta. A czemu mi nie działa teraz przeskakiwanie slajdów? O, w ogóle przede wszystkim po co było wysyłać te zwierzęta w kosmos? No to po pierwsze z ciekawości w ogóle, czy cokolwiek może w tym kosmosie przeżyć. Po drugie, żeby w przyszłości zapewnić człowiekowi bezpieczeństwo, tak? No i wreszcie poszerzenie ziemskich badań biologicznych, czyli w zasadzie też tak naprawdę z ciekawości. Tu jest taki filmik, jak Rosjanie wystrzeliwują świnie, ale to już sobie go darujemy, jak ktoś będzie chciał sobie obejrzeć, to ja linka podeślę, to jest taki śmieszkujący film. Natomiast te pierwsze eksperymenty z wysyłaniem zwierząt w przestworza to już jest tak naprawdę XVIII wiek. Oczywiście wtedy wysyłaliśmy je w balonach, czy to kozy, czy owce, czy kury, żeby zobaczyć, czy w ogóle na dużych wysokościach da się przeżyć. No oczywiście odpowiedź była taka, że jak najbardziej, tak? Ale takie już stricte wysokościowe loty powyżej kilkudziesięciu kilometrów, to jest 46, 47 rok, no kto mógł pierwszy polecieć? No oczywiście, że muszki owocowe to były wysokość lotu do 40 kilometrów, no i zbadanie wpływu promieniowania na organizmy, no i generalnie odpowiedź była taka, że oczywiście promieniowanie wpływa na te organizmy i to wpływa negatywnie. Ale już zupełnie na poważnie tymi lotami zajęto się w 1946-1948 roku, czyli tuż po II wojnie światowej. No, przykro mówić, ale badania te zawdzięczamy Adolfowi Hitlerowi w dużej mierze, a właściwie III Rzeszy konkretnie. No bo pierwsze badania były prowadzone z użyciem rakiet V2. Problem z tymi rakietami V2 był taki, że no one nieszczególnie były przeznaczone do lotów kosmicznych, a już tym bardziej do przewożenia żywych organizmów, a jeszcze bardziej do powrotów tych żywych organizmów z powrotem w jednym kawałku na Ziemię, więc duża część tych wystrzelonych organizmów, no krótko mówiąc, nie przeżywała albo startu, albo powrotu, albo w ogóle te rakiety zawodziły. No wiadomo, no te rakiety były skonstruowane do tego, żeby bombardować Londyn, a niekoniecznie wysyłać jakieś zwierzęta na orbitę, tak? Ale to już były loty wysokości do 170 kilometrów, także całkiem sporo. No i no, wniosek z nich taki był, że no, generalnie potrzebne są systemy podtrzymywania życia, jeżeli chcemy wysyłać jakieś organizmy w przestrzeń kosmiczną. Tak? Oczywiście znowu muszki owocówki. Natomiast po udoskonaleniu tych rakiet, tak, bo oczywiście wiecie, że naukowców zwinęli głównie Amerykanie, Rosjanie zwinęli po wojnie, zwinęli części i rakiety. To miało swoje oczywiście konsekwencje. Kolejne loty to już były loty z małpami, myszami. Tutaj oczywiście Amerykanie głównie. Jako że Rosjanie, jak za chwilę się dowiecie, oni postawili na zupełnie inne zwierzęta w tych pierwszych lotach, więc tutaj cała seria lotów z małpami, konkretnie rezusami Albert 1, 2 i kolejne. No i również myszy, dzięki czemu dowiedziano się, że przy zastosowaniu systemów podtrzymujących życie no przetrwanie tego lotu suborbitalnego jest możliwe. Oczywiście z naszego punktu widzenia teraz to się wydaje, że to taki eksperyment, może miał udowodnić, że da się przeżyć lot suborbitalny, my wiemy, że się da przeżyć na orbicie, no ale umówmy się, to było 60 lat temu, tak? Dobra. Kolejne lata, no to wysyłane są kolejne zwierzęta, wysyłane są również balonami,
i badany jest wpływ promieniowania, długotrwały wpływ promieniowania na organizmy żywe. I tutaj już latają muszki owocowe, myszy, psy, rezusy, chomiki, koty. Także cała menażeria organizmów, która jest wysyłana w tych lotach balonowych, które są dużo bezpieczniejsze od lotów rakietami, bo one z reguły wracają po prostu na Ziemię w jednym kawałku. Lata 50. czy początek lat 50. to są pierwsze rakiety nowej generacji, niewielkie rakiety ARB. No, dość powiedzieć, że Amerykanie generalnie dopóki mieli rakiety V2, to niespecjalnie interesowali się rozwojem swoich własnych rakiet. No i ich program kosmiczny praktycznie umarł albo zawisł na włosku przez to, że nie mieli już czym wysyłać tych rakiet. Zresztą to między innymi dlatego był problem w tym wyścigu z Rosjanami. Rosjanom szło lepiej, bo oni od razu zainwestowali w budowę własnych rakiet, które wynosiły konkretne rzeczy na orbitę, natomiast Amerykanie jakby to zaniedbali, tak? Rosjanie, jak powiedziałem, no im na początku zdecydowanie lepiej szło, natomiast oni zainwestowali głównie w wysyłanie psów. Idea tego wysyłania tych psów była taka, że i to zupełnie szczerze, bez tutaj żartów, Rosjanie czy ludzie radzieccy twierdzili, że no jeżeli psy dzikie są w stanie przeżyć na ulicach Moskwy czy Petersburga, to również dadzą radę przeżyć lot kosmiczny, tak? Więc dlatego poniekąd zainwestowano w te psy, a prawda jest też taka, że te zwierzęta po prostu były łatwo dostępne, tak? O ile Amerykanie mieli dość łatwy dostęp do naczelnych, tak, czyli do małp różnych gatunków, o tyle Rosjanie czy Związek Radziecki miał z tym większe problemy, więc im było po prostu łatwiej wysyłać zwierzęta. Tutaj pierwsze loty Desi, który poleciał dwa razy, niestety drugiego lotu już nie przeżył, tak? Chociaż my oczywiście znamy najbardziej znana jest Łajka, tak, bo to był pierwszy lot orbitalny, tam te wszystkie wcześniejsze były suborbitalne, jest 57 rok, 3 listopada. No, wysokość, jak widzicie, to już jest ponad 1000 kilometrów, 1500 kilometrów, tak? No i po odtajnieniu akt się okazało, że to jest w ogóle paczka papierosów z Łajką. Tak, Łajka ma swoje papierosy, ma swoje pomniki, ona jest dosyć popularna z racji tego, że poleciała na ten lot orbitalny. Na pokładzie Sputnika, tak? Generalnie w ogóle miał lecieć inny pies, chyba kudrjawka bodajże, natomiast ona się okazało, że jest w ciąży i zlitowano się nad nią i stwierdzono, że wyśle się Łajkę, bo Łajkę też mniej lubiano z różnych powodów, a wiedziano, że ten pies nigdy nie miał wrócić. Po odtajnieniu akt wiemy, że Łajka nigdy nie miała z tego lotu powrócić, ponieważ to nie było potrzebne do odtrąbienia sukcesu wysłania organizmu żywego na orbitę, tak? Ona miała otrzymać zastrzyk z trucizną na orbicie i po prostu umrzeć, zdechnąć po prostu na tej orbicie, natomiast oczywiście do tego nie doszło, no bo zawiódł system chłodzenia w tym statku kosmicznym, w którym była Łajka, i ona po prostu zdechła z przegrzania, tak? Także no straszna śmierć tego pieska, natomiast no ona nigdy, tak czy inaczej, nigdy wracać na Ziemię nie miała, ponieważ sam powrót na Ziemię był zbyt skomplikowany w tamtych czasach i zupełnie dla sukcesu propagandowego rosyjskiego czy radzieckiego niepotrzebny. Natomiast jak powiedziałem, Amerykanie inwestowali w naczelne. Tutaj mamy te Saimiry wiewiórczą Gordon na pokładzie Jupitera. Ono osiągnęło około 500 kilometrów. Badano temperaturę i przeciążenia, natomiast no niestety ta małpka też nie wróciła na Ziemię, ponieważ, krótko mówiąc, zawiódł spadochron w tej rakiecie, więc się roztrzaskała o Ziemię i zginęła po prostu. Kolejne Saimiri i Rezus, czyli Abel i Baker, one też osiągnęły ten pułap prawie 600 kilometrów.
Tutaj te małpki były podłączone do specjalnych elektrod, żeby badać ich funkcje życiowe, co się dzieje na tej wysokości i tak dalej. Natomiast niestety też zdechły obie, zostały zakażone elektrodami EKG, które były podłączone, po prostu nie zostały zdezynfekowane przed lotem i niestety skończyło się to zakażeniem i śmiercią. Białka i Stryjełka to były pierwsze psy, które wróciły z udania z lotu orbitalnego. Zdaje się, jakiś film animowany powstał o nich, Biała i Strzała bodajże, to jest właśnie o tych dwóch pieskach, czyli Białka i Stryjełka, czyli Biała i Strzała, właśnie one pierwsze wróciły żywe z lotu orbitalnego. Amerykanie znowu wysyłają w 1961 roku na wysokość 250 km szympansa Hama na pokładzie Merkurego Redstone'a dwójki. Jest to lot suborbitalny oczywiście. Natomiast Amerykanie chcieli sprawdzić, czy mózg tej małpy będzie, tego szympansa będzie pracował na tyle sprawnie, żeby on mógł wykonywać proste czynności. No był to umieszczony w takiej śmiesznej taczce, którą tu widzicie na zdjęciu, w takiej kapsule, jak wylądował, bo on przeżył, przyleciał na ziemię, wszystko niby było w porządku, ale za diabła już nie szło go drugi raz do tej kapsuły wsadzić, więc generalnie bardzo, bardzo się bał, a na orbicie zrobiło się dość nieprzyjemnie, ponieważ znowu Amerykanie pomylili coś i za każde dobrze wykonane zadanie Ham miał otrzymywać tam fragment banana czy plasterek banana, to było transmitowane też przez telewizję. No i wszystko było dobrze, tylko źle podłączono tą aparaturę i za dobrze wykonane zadanie Ham dostawał elektrowstrząs, a za źle wykonane mógł dostawać banana. Więc Ham się na tyle sfrustrował, że w pewnym momencie zaczął się nerwowo onanizować, krótko mówiąc, i to poszło w telewizji. Także to była dosyć taka historia z gruntu zabawnych, ale nieśmiesznych. Włączają się też w 61 Francuzi, ale w zasadzie nie jest specjalnie dużo wiadomo na temat tego lotu i jak wysoko w ogóle on się odbył, natomiast wiadomo, że poleciał szczur Hector. Koty miały polecieć, ale jak to koty, mimo wrodzonych ambicji, poleciały dopiero zdecydowanie później. No i w zasadzie od tego 61 roku wysyła się coraz więcej organizmów. Rosjanie wysyłają też pierwszą atrapę, która ma symulować człowieka. To był manekin, tak, który też wrócił na Ziemię. No i historia z tym manekinem jest też taka, że ten manekin spadł w jakiejś małej wiosce gdzieś na Syberii. Zanim po niego przyjechano, to już miejscowa ludność zobaczyła, że jakiś człowiek wisi na drzewie, w ogóle o co chodzi. Tam mała panika została wywołana tym faktem. W dodatku się okazało, że w trakcie lotu ten manekin miał zegarek na ręce założony i po powrocie z tego lotu tego zegarka nie było. No i to była cała generalnie dywagacja sprawa, co się stało w zasadzie z tym zegarkiem, po prostu kto ukradł na orbicie zegarek i tak dalej. Okazało się potem, że to jeden z konstruktorów po prostu dla jaj przed samym wysłaniem manekina ściągnął ten zegarek, nikomu nic nie mówiąc, żeby po prostu był ubaw po powrocie, krótko mówiąc. Wostok, oczywiście 1961 rok, 12 kwietnia, no i Homo sapiens, czyli Gagarin, osiąga 330 km, czyli lot orbitalny. No i się udało, krótko mówiąc. Cały czas się dyskutuje, na jakiej wysokości tak naprawdę ten Gagarin był, ale myślę, że tutaj nie ma co gdybać, czy Rosjanie trochę sfałszowali dane, czy bardzo sfałszowali. Niemniej jednak on tą Ziemię okrążył, koniec, kropka. Rosjanie czy Związek Radziecki wyprzedził Stany Zjednoczone, bo Stany Zjednoczone wysłały dopiero później Alana Sheparda 5 maja 61 Freedom 7 rakieta i to był lot naprawdę suborbitalny, czyli o ile Gagarin wszedł na orbitę i krążył wokół Ziemi, to
Shepard poleciał na 190 km i spadł po prostu na ziemię z powrotem, więc to był dużo mniejszy sukces. No i potem w zasadzie zaczyna się już złoty wiek wysyłania różnych rzeczy czy różnych organizmów w kosmos, różnych eksperymentów biomedycznych. To jest program Biokosmos, tak? Radziecki, tak, lecą naczelne, gryzonie, chrząszcze, żaby, traszki od kilku do kilkunastu dni. No i ten program ma oczywiście na celu poznanie, w jaki sposób organizmy ziemskie funkcjonują po prostu w przestrzeni kosmicznej, tak? Ten ciekawy eksperyment z żabą w 70 roku NASA przeprowadziła. Sprawdzała, jak działa zmysł równowagi w warunkach braku grawitacji, tak? To były testy z żabą ryczącą, tak? A następnie nicienie myszy, Skylab, to już pająki Arabella, Anita, tu ciekawa historia z tymi pająkami, bo jeden z tych pająków, chyba Arabella bodajże, już nie pamiętam, zginął na tej stacji i w zasadzie do dzisiaj nie wiadomo, co się z nim stało, wcięło go po prostu, ale też pokazano, że pająki przy braku grawitacji mają problemy z budowaniem sieci. Szczupieńczykowate, czyli ryby, to zdaje się pierwsze organizmy, które rozmnożyły się na orbicie, tak, czy doszło do zapłodnienia. Następnie Space Lab, czyli misje wahadłowca, to już lata 80., małpy, szczury, patyczaki, potem STS, badanie zapłodnionych jaj i rozwoju zarodka u kur, tak. No, w 2010 roku dołącza Iran, który wysyła żółwie, drżownice, myszy. Z tym żółwiem to też ciekawa historia, bo ten żółw w tej kapsule spadł na ziemię i tej kapsuły nie można było zlokalizować, chyba bodajże z 2 tygodnie tej kapsuły szukano, a okazało się, że mimo to ten żółw w tej kapsule te 2 tygodnie przeżył, leżąc gdzieś na pustyni gorącej, także jeszcze taka ciekawostka z tym związana. No i oczywiście wiele, wiele, wiele innych organizmów, które w ten czy w inny sposób na orbitę poleciały, to nicienie, skorupiaki, niesporczaki oczywiście, także tych organizmów była cała masa. Ojej, zdążyłem w czasie, bardzo się cieszę. Biegłem dość szybko przez te eksperymenty, no, normalnie to mi dużo dłużej zajmuje, natomiast tych organizmów faktycznie było dużo. Teraz, jak wiecie, no na stacji orbitalnej tych organizmów jest dużo, co jakiś czas się dosyła. Teraz, zdaje się, niedawno poleciały głowonogi, poleciały znowu niesporczaki. W zasadzie udowodniono to wszystko, co chciano udowodnić, czyli sprawdzano po prostu, jak to organizmy są w stanie w tych warunkach kosmicznych funkcjonować. No i generalnie wszystko daje radę w ten czy w inny sposób, tak? I nie ma specjalnych problemów z przeżyciem, natomiast oczywiście pojawiają się problemy, jeżeli te pobyty się przedłużają, tak? Ryby mają problem z pływaniem w wodzie, w stanie nieważkości, tak? Ludzie mają notoryczne problemy zdrowotne o tych problemach z kośćmi, to pewnie słyszeliście, z mięśniami, ale też przy okazji z funkcjonowaniem zatok, czyli układu oddechowego, tak, który jest notorycznie zatykany przez to, że ta wydzielina się unosi w tych warunkach i tak dalej, i tak dalej. No, duża część tych lotów ze zwierzętami oczywiście skończyła się tragicznie, te organizmy tego nie przeżyły. Tutaj ten link, co mam na końcu, to jest taka prześmieszna pioseneczka o łajce rakietowym psie. Możecie sobie ją posłuchać na YouTubie, jak ktoś ma ochotę. Mnie ona niezmiernie bawi, muszę powiedzieć. To jest Waika Racket Dog, więc może sobie ktoś obejrzeć, jak chce. No i to tyle tak na szybciutko, żeby nie przedłużać, nie?